Kolejny odcinek, kolejne miasto na trasie rowerem przez Wielkopolskę. Jesteśmy w Chodzierzy, gdzie zobaczycie nie tylko piękne widoki, ale także przekonacie się, dlaczego lepiej nie ufać nawigacji satelitarnej. Panie burmistrzu, jak przyjazna dla rowerzystów jest Chodzierz? Rowerem w Chodzierzy można szybciej przejechać niż samochodem, nie trzeba szukać miejsca parkingowego. Z jednej strony i działamy na środowisko, z drugiej strony naprawdę mamy ułatwiony dostęp do wszystkich miejsc w Chodzierzy. No, robimy też to dla zdrowia, ale też dla tej pewnej idei, którą próbujemy w mieście budować, mianowicie, aby faktycznie przesiadać się na inne środki komunikacji niż samochód. Jak przyjazne jest to miejsce, miasto, dla ludzi, którzy nie mają rowerów, ale chcieliby jednak skorzystać z takiego środka transportu? System rowerów miejskich, wydajmowanych za symboliczną opłatę, bardzo dobrze rozmieszczone stacje, obejmujące właściwie cały teren miasta i wystarczy pobrać aplikację, bardzo proste kroki, wsiąść na rower i zwiedzać Chodzierz. No, dysponujemy teraz ponad 60 rowerami. Jest w tej chwili około 15 stacji, gdzie można te rowery wypożyczyć, zostawić, oddać. System GPS-a pozwala cały czas monitorować każdy z rowerów. Jeżeli kiedykolwiek nawigacja powie wam, że najbliższa droga jest przez las i stok, to nie wierzcie jej. Trudne wspinaczki, trudami wspinaczki, ale trzeba przyznać, że ten widok jest fenomenalny. Będąc tutaj na górze, wpadliśmy na jeszcze jeden pomysł, żeby zjechać o tam, stokiem narciarskim. Pomyślałem sobie, po co ryzykować? Od czego ma się przyjaciół? Poznajcie Piotra. Pa! Żegnaj! No ale to z prędkością jakąś! Sami musicie przyznać, że to raczej nie było zbyt imponujące. Czy tego pisarza z szlakiem rowerowym prowadzącym przez całe miasto? Szlak składa się z kilku bardzo ważnych dla Chodzieży punktów. Są to punkty zarówno widokowe, jak i związane bardzo mocno z pisarzem Tadeuszem Siejakiem. Poza tym, że jest rozpoznawalny przede wszystkim jako pisarz i prozaik, eseista, był mieszkańcem Chodzieży, chodzierzaninem. Jako inżynier to sam stawiał z ludźmi bloki, w których mieszkał. Jak postawił bloki, to dbał o zieleń. W zasadzie panuje moda na takich ludzi, którzy łączą w sobie intelekt i sport. I takim człowiekiem był Tadeusz właśnie.